Michał Rusinek to powszechnie znany i ceniony pisarz, tłumacz, językoznawca, były sekretarz Wisławy Szymborskiej. W krakowskim wydaniu Gazety Wyborczej dawał upust swojej pasji, jaką jest śledzenie językowych wpadek. To, co zobaczył i usłyszał, opisał w formie krótkich felietonów, które następnie zostały wydane w książce pod tytułem Pypcie na języku. Nie znajdziemy tutaj historii słabszej albo gorszej. Wszystkie są niezwykle inteligentne, napisane pięknym językiem, dowcipne i zakończone perfekcyjną puentą. Więc nie sposób powiedzieć o nich inaczej niż perełki. Michał Rusinek przytacza konkretne przykłady różnych niepoprawnych sformułowań, dziwnego użycia słów, na które natknął się podczas swoich licznych podróży po kraju, a trzeba mu przyznać, że obserwatorem jest doskonałym. Oto przykłady. Awaria toalety. Prosimy załatwiać się na własną rękę. Organizujemy sylwestry. Terminy dowolne. Na jednym z zakładów krawieckich widniał szyld. Spodnie. Rok założenia 1912. Michał Rusinek wytyka także takie konstrukcje językowe, które aż zgrzytają nam w zębach. Należy do nich m.in. fraza na dzień dzisiejszy. To taki PRL-owski twór, który wyjątkowo upodobali sobie nasi politycy różnych szczebli. Kolejny temat to hasła reklamowe. Na przykład takie reklamujące usługi stomatologiczne. Twoje zęby leżą nam na sercu. Kiedy przeczytamy tę książkę, już nigdy nie zaprosimy przyjaciół na torta, lecz na tort. Nie napiszemy SMS-a, tylko SMS i nie przeczytamy bloga, tylko blog. Michał Rusinek zauważył także modę na pewną swojskość w nazewnictwie w sklepach mięsnych. Modę, która trąci wręcz lekką makabrą. Bo czy naprawdę mamy ochotę na flaczki babuni albo na szynkę z łysych? Ta książka pomoże nam, czytelnikom, zwracać większą uwagę na to, jak się wysławiamy. Pomoże nam popełniać mniej błędów w takim codziennym funkcjonowaniu, bo to właśnie takie błędy narażają nas na największą śmieszność. I na koniec jeszcze jedna anegdota z książki Pypcie na języku. Pewnego dnia do autora zadzwoniła pani z banku i zapytała, czy może rozmawiać z panem Michałem Rusinek. Tak, odpowiedział pisarz, ale ja się deklinuję. A to przepraszam, odrzekła pani, zadzwonię później.